Thank you.
Dobry wieczór, Szachowa Polsko. Witam serdecznie na nocnej edycji turnieju Title Tuesday. Po tym, jak kompletny brak formy został przeze mnie zaprezentowany w edycji popołudniowej, teraz już totalnie bez presji, bez żadnego ciśnienia będę mógł kompromitować się dalej, drodzy widzowie. Także witam serdecznie. I następne, no prawie 3 godziny spędzimy razem. Witam Laurelon, witam Korek STG, Sol Konwalis, Lubię Katisi, Olo Olowski, Mikady 78. Witam wszystkich widzów, powoli będziecie się zbierać. No, zrobiłem 7 punktów po południu, co generalnie uważam za wynik ok. Nawet miałem już 7 z 10. W ostatnim powinienem zremisować prostą końcówkę, ale oczywiście grałem jak bambucel całe popołudnie, więc też tak chciałem zakończyć. Wynik 7 z 11 teraz znowu byłby dla mnie wynikiem satysfakcjonującym. Zobaczymy, czy uda się ta sztuka. Divers Human, witam serdecznie. Adrian Szakal, prosty, Casio Pejczyk, 312. Witam Janusz 016, Il Polako. Witam wszystkich serdecznie. Tan taran, tan tan tan. A właśnie, ale to tym potem zadam wam to pytanie, w sumie nie teraz, na razie jest zbyt mało ludzi, żeby wasza opinia w ogóle coś miała znaczyć. Witam Maciej 890 oraz Niko Bielik. Cześć Michał Kamiński, Marcin Szymkowiak, Andrii Nikolajenko, Sławek CH, Koto 2. Tam, tara, tam. Jeszcze do mnie nie doszło, nie dochodzi informacja ta, że za 3 dni o tej porze będę już w trakcie 33-godzinnego streamu. Tam, tam, taram, tam, tam. To będzie niezły przypał. Witam Marcin Songol oraz Zwirus 4. Oraz jakiś random. Więc tak. Anna Kramling mówiła, że jej mama generalnie ani nie lubi grać blitzów, ani hand and brain. Więc z tym może być problem. Ale coś tam mówiła, że się zastanowi, czy coś innego nie można by zrobić. Także temat jest otwarty. Rudy, który się nie dostał z Idola, pojawi się na streamie urodzinowym, będzie coachingowany, coachowany chyba, tak się powinno sobie mówić, przeze mnie albo Brodę. Także to jest potwierdzony punkt programu. O, może kaczko szachy rzeczywiście samo można by pokombinować, zobaczymy. Witam Spektre. Witam 44 oraz Łukasz Rynkowski, Mateusz Panek. Mam dla was dobrą wiadomość, drodzy widzowie. Praktycznie nie ma limitu miejsc na główny turniej, na turniej Chroni.pl Open w ramach Gliwickiego Festiwalu Szachowego. Tyle osób, ile osób się zgłosi, tyle pomieszczę. Także luzik arbuzik. Okazało się, że mam tę salę, co chciałem. Krzeseł jest tyle, co chciałem. I każdy, kto będzie chciał, to zagra. Witam Szabadaba oraz Świcak 28. Kolejny arcymistrz, Jacek Gdański, dopisał się do listy obydwu turniejów. Witam serdecznie Pianczak i dzięki za 25 ziko. Pozdrawiam. Witam IT Shield. Także w turnieju D już jest dziewiątka arcymistrzów, drodzy widzowie.
Dziewiątka. Mało jest turniejów takich, wiecie, w Polsce, gdzie jest tylu arcymistrzów. Na Pucharze Polski często nie ma nawet 9 arcymistrzów. Także mega się cieszę, że udało się taką ekipę zebrać. Byłoby więcej, gdyby nie to, że no jednak tam mój turniej nachodzi na coś innego i tak dalej. Ale i tak nie mam co narzekać. Witam serdecznie, Mariusz Nowak, Boży Wysiołek. Dzięki wielkie, Mariusz Gała, za 30 zł na YouTubie. I bardzo dziękuję, że życzysz mi powodzenia. No chciałbym zrobić ten wynik jakiś gra, żeby przede wszystkim się zgadzała, ponieważ zagrałem kilka gier takich, że easy i biały miałem dobry wynik, tak? Bo biały mi chyba zrobiłem komplet 4-4, ale aż 7 partii grałem czarnym i tam zrobiłem 3-7. Więc znowu zostałem niesprawiedliwie potraktowany przez los, jeśli chodzi o liczbę czarnego koloru. Co zrobić? Witam, Kentin. 7 punktów zrobiłem po południu. Witam, Grzegorz Dąbrowski. Spoko, Łukasz Łuniewski. W Bydgoszczy będę po raz kolejny za 2,5 tygodnia, czyli weekend po Festiwalu Gliwickim będę w Bydgoszczy. Dzięki, Szafir 1985. 9 punktów nie zdobędę, drodzy widzowie. 8,5 też jest poza zasięgiem. Zróbmy te 7, dobra? Zróbmy te 7, najwyżej się mile zaskoczę, nie? Witam Tomasz Ciomer oraz Kasper B. i Michał Gaszyński. Muszę w ogóle sobie wydrukować. Muszę sobie napisać ten plan. Co tu mi łazi? Muszę sobie wydrukować ten plan tego streamu piątkowego i potem jakieś ramy czasowe, co, gdzie, wiecie, dać, nie? Prawdopodobnie będę chciał, żeby turniej open dla wszystkich bambucli był w jeden dzień, w piątek, a w sobotę był Bambucel Invitational. Taki jest plan, żebyście, bo jakbyście mieli grać dwa turnieje jednego dnia, to moglibyście się zajechać. Witam, Michał Buraczyński. Czy byłem kiedyś w Lublińcu? Nie byłem w Lublińcu. Witam, Berda. Przejeżdżałem ostatnio pociągiem przez Lubliniec. W ogóle nie wiedziałem, że jest taka trasa. Jechałem TLK z Poznania do Gliwic. Właśnie tamtędy. Ostrów Wielkopolski, Lubliniec, Pyskowice. Nigdy nie jechałem tą trasą. Ile godzin będzie ten stream piątkowy? 33 godziny mniej więcej. Chyba, że jeszcze coś, wiecie, wpocicie, nie? Na zwierzaki. To będzie dłużej. Nie musisz współczuć Spektre. TLK się jechał, był bardzo czysty przedział. Większość trasy jechaliśmy tylko w 3 osoby, potem w 4. Mimo, że przedział był 8-osobowy, to się jechało bardzo komfortowo, dużo miejsca. Więc naprawdę spoko, no. Nie wiem. Mi się jechało dobrze. Nie było żadnej rotacji, jeśli chodzi o pasażerów cały czas. Ci sami siedzieli, więc był git. Generalnie będę starał się więcej jeździć pociągami w nadchodzącym roku i w ogóle. Jest to jednak komfort. Witam, Sachrim. I cześć, Grudziu 11 oraz nie wiem, co ja robię. Lewak moment. Nie, no ale generalnie popatrzcie, pociągiem lepiej dla środowiska, taniej. No, w zależności od tego, ile mamy bagażu, ale jak na krótki wypad, to może nawet wygodniej. Tyle rzeczy mogę ogarnąć. Oczywiście, no jak potem będę jechał i nie będę miał tyle spraw na głowie, co teraz, a teraz jednak dużo rzeczy mam do załatwienia z turniejem, to już może to nie będzie tak istotne. Ale w sytuacji, kiedy człowiek ma sporo na głowie, to pociągiem pojechać to jest dobra sprawa, drodzy widzowie, bo wiele można ogarnąć. Czy planuje się jeszcze rozwijać w jakiś ze sposobów pod względem szachowym?
Nie planuję Soshin. Witam, Adam Szmytkowski. Cześć, Sebastian Leśniak. I Piotr Kugiejko. Na YouTubie zrobiłem ankietę, jak jutro skończy Polska. Znaczy, jak jutro zagra Polska. Generalnie... tylko 22% zagłosowało, że odpadnie, że przegra i odpadnie. 16%, że przegra, będzie grało dalej. Remis i awans 41% ankietowanych. A że wygra i wtedy się obudzicie 21%. Czy jestem rozpoznawany w Gliwicach? Nie częściej niż w innych miastach. A może nawet rzadziej. Ponieważ w Gliwicach jednak głównie poruszam się autem, a jak jestem w innych miastach, najczęściej jestem rozpoznawany w Bydgoszczy. To teraz też byłem z brodą, byliśmy na chwilę na rynku i to zawsze śmiesznie tak usłyszeć: dobry wieczór, panie Zbigniewie. Śmieszne to, dobry wieczór, panie Zbigniewie. I ten, więc w Bydgoszczy chyba jestem najczęściej rozpoznawany. Kto by wygrał mistrzostwa wewnętrzne pracowników i działaczy Polskiego Związku Szachowego? O, prezes jest arcymistrzem, wiceprezes jest arcymistrzem. Artur Jakubiec chyba mi przychodzi na myśl jako główny faworyt, tak? Chyba od Artura nie ma nikogo lepszego. Prezes szachu. Witam, Bartek Piworun. Oraz Marcin P. Dobra, 19 minut. Zobaczmy, który to startowy mamy już. 21. I będzie iść w dół zapewne. Znowu tych 3000ników. Sporo. Nordicki, Karuana, Badur. Witam, Zenio, dzięki. I Bohater 9, cześć. Marcin P, witam. Apeluję o kciuki w górę, drodzy widzowie, na YouTubie przed startem. Jeszcze raz apeluję przed początkiem partii, bo nie było tej setki na rozpoczęcie popołudniowego turnieju i zacząłem 0 z 1. Zacząłem 1 z 3. Także było bardzo źle. Było bardzo źle. Nie róbcie mi tego, widzowie. Czy Gata Kamski gra? Na chwilę obecną go nie ma na liście. Jutro przypominam, Arena Kings o 18:00. I prawdopodobnie, chociaż kurczę, moim zdaniem to może nie wypalić, ale przynajmniej na pierwszą połowę zostanę z wami meczu Polska-Argentyna i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak będzie z waszą frekwencją i w ogóle. Ale podejrzewam, że dużo osób jutro po prostu wiecie, no gdzieś pewnie idziecie razem obejrzeć w jakimś barze z rodziną, co jest całkiem zrozumiałe. I tych ludzi na streamie może nie być za dużo. I też nie wiem, jak to będzie wyglądało. Czy was będzie bawiło, że jest jakiś dysynchro waszej transmisji z moją. I albo będę spoilerował, albo będę z opóźnieniem gadał o meczu. Sens jest praktycznie niewielki prawdopodobnie tego całego planu, ale trzeba to zrobić, żeby się przekonać. Witam, Dawid Szymański. Po południu miałem 7 punktów. Cześć, Darek Kasprzyk. Witam, Cabax.
Cześć Kasztanowic. Jak ty do mnie pisze? Tu, 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 tu. Pokażę wam, drodzy widzowie, jaka jest koksiarska czołówka turnieju listy startowej turnieju D MBF Group Open. Muszę się pochwalić, widzowie. A co? Patrzcie na to, jak to ładnie wygląda. Widzicie to? Dobra, jest ta druga kategoria tutaj, co? IMGM. Same IEMy i GM-y i druga kategoria. Ja nie wiem, czy on nie robił żadnych norm, czy coś, ale generalnie właśnie w turnieju D jest aż dziewiątka arcymistrzów. No i mistrzów międzynarodowych też już, jak widzicie, jest trochę. No i Tesla Fito jest tak naprawdę dziesiątym GM-em oszukanym przez system. Witam, nie lubię chemii. To będzie zdecydowanie najsilniejszy Open w historii Gliwic i też największy. Także cieszę się, widzowie, że wspólnie będziemy tworzyć historię mojego rodzinnego miasta. Czy fotel cały? Tak, cały. Ale nie wiem czemu. On nie chce mi się ten zblokować. No, nie wiem, właśnie, ja nie widziałem potem tego, jak to wyglądało, ale to chyba... Czy ktoś zrobił z tego klip na Twitchu? Jak tak, to dajcie linka. Bo ja wtedy się serio przestraszyłem. A i ktoś pewnie zrobił klip. Czy nie? Witam, ekspert piłkarski. Oraz mamior. Podoba mi się, jak przychodzicie na czat i mówicie, że wierzycie, że będę dzisiaj pierwszy. Witam, Grymk72. Okej, okay, jest jakiś link. Chwila. Chwila. Taka prosta rzecz, a bawi człowieka, co? No bo właśnie, on się blokował wcześniej i nie mogłem aż tak się odchylić. A teraz się odchyla. No ale trudno, no. Witam, Michał Zalewski oraz Jakub Kurlak. Oraz X Jarek. Mógł spaść. Nie no, gdybym przywalił tą umywalkę i bym stracił przytomność, co byście zrobili wtedy, drodzy widzowie? Gdybym centralnie walnął w umywalkę i na waszych oczach bym stracił przytomność i wy byście w różnych miejscach Polski widzieli, że jestem nieprzytomny i trzeba chyba karetkę wezwać, a nikt tutaj by nie wiedział. Co byście zrobili? Do kogo byście dzwonili? Czy byście nic nie robili? Witam, Dominik Iceland. Zrobilibyście ankietę, czy coś złamałem, czy żyję, czy umarłem. Hehehehe.
Znając Bycha, nic by sobie nie zrobił. Rozwalił umywalkę, rozpierniczył krzesło, rozwalił puchary, nogami odłączył kable, zerwał streama, a na koniec powiedział, że to wszystko nasza wina. Dokładnie tak. Nic, fajny content. O, widzowie, wiem, że zawsze mogę na was liczyć. Tak, trwałby wyścig o publikację filmu na YouTube, żeby mieć lepsze zasięgi. No tak. Ta, ostatnie sekundy na głosowanie w ankiecie na Twitchu. Dobra, 9 minut. Który tuż mam startowy? No miałem 49 po południu. Teraz będę miał podobnie, prawdopodobnie, ale będzie mniej zawodników, więc... No więc... Super nie będzie. Cześć Burciej, witam Git Blame. Czy arena na koniec? To jest dobre pytanie, czy arena będzie na koniec. Jutro też muszę wstać jakoś o 10. Więc tą areną, drodzy widzowie, to wątpię. A może jutro... Aha, potem też muszę do weterynarza, jadę w czwartek. Ale dobra, możemy po meczu Polaków zrobić arenę. Ci, co nawet nie będą tutaj oglądać tego meczu, może zdążą przyjść na tę arenę. Co? Co wy na to? Może jutro arenka. I wtedy mógłbym zrobić taką godzinną, a nie półgodzinną. Wystartowałaby o 22.15 na przykład, albo 22.30. Witam Marta i Karol. Robimy jutro po meczu? To będzie albo arena świętowania, albo arena wyżycia się. Gra Kamski oczywiście, ma 22 startowy, zarobił na rankingu. To był, o, wysoko musiał być w tym popołudniowym Title Tuesday. Możemy dzisiaj zagrać, bo mamy takie rankingi akurat. Prędzej czy później możemy zagrać. No, znowu gra Firuzja. 11 zawodników aż po... Rajabow gra, kurczę, flag. Kto to jest Gogiew, to jest Korobow chyba. No, znowu silna obsada. Bardzo silne te titeldy się zrobiły. Jutro. Dobra, no to jutro co? 20. Mecz się kończy, teraz to doliczają tych minut milion, nie? No ale trzeba liczyć, że o 22 będzie po meczu, nie? Nawet wcześniej się mecz skończy. Nawet jakby 10 minut doliczyli. Także 22.15 myślę rusza arena. Tak żeby... Albo Szwajcar. Może... Co będzie? Szwajcar czy arena? Jutro. Witam Krzysztof Szy. Moglibyśmy zrobić Szwajcar tempem 2 minuty plus sekunda na ruch. Wtedy co? Runda by trwała 7 minut. Około 7 minut i wtedy można by zrobić 9 rund. 9 rund
tempem 2 minuty plus sekunda Szwajcarem. Co wy na to? Witam, Lisek Mistrz. No 3 minuty to jest... nie wiem, możemy na 3 minuty, możemy 2 plus 1, to jest to samo. 2 plus 1 to wiecie, no... matować się zdążycie, nie? Witam, Workol. Jaki wynik jutro? No ja obstawiam 3-0 dla Argentyny. Mam nadzieję, że będę w błędzie i że zaczniemy grać w piłkę nożną jutro. Znaczy, no nie możemy zacząć grać tak w piłkę nożną full, bo wtedy to na pewno przegramy. Trzeba grać tak, wiecie. Coś pomiędzy piłką nożną, a pomiędzy tym, co Michniewicz mówi, żeby robić. Laga bonito. No dobra, drodzy widzowie, 99 kciuków. Kto wbije setnego kciuka, zacznę od 100, mam nadzieję, i wtedy od razu będzie lepsza gra. Lepsza gierka będzie, drodzy widzowie. Wbijamy setkę i jedziemy z tym koksem. Tak myślałem, że wieczorem więcej widzów niż po południu. Cieszę się bardzo. Jak to Michniewicz nie jest zły w tym turnieju? No umówmy się, że gramy tragedię, tak? Wynik mamy o niebo lepszy niż gra. Co będzie pierwsze? Zbyszek nauczy się debiutów, czy Polska będzie grała ładną piłkę? No mimo wszystko polska piłka ma większe szanse. Pamiętajcie, drodzy widzowie, o komendzie wykrzyknik Gliwice. Rusza festiwal, już jest 350 zgłoszeń potwierdzonych. Cyk. Tutaj macie, tak, no na symultane ze mną już nie ma miejsc od tygodnia praktycznie. Są jeszcze miejsca na symultane z Moniką. Chronipas.pl Open, no tempo 10 minut plus 5 sekund na ruch. Są arcymistrzowie, mistrzowie międzynarodowi, ale też są nagrody dla totalnych bambucli. I tych nagród będzie więcej niż w komunikacie, to od razu, to już mogę wam obiecać. Turniej młodych talentów do 6, 8, 10, 12 lat. No i MBF Group Open Blitz niedzielny po afterparty. Także wiecie, będzie się działo. Wykrzyknik Gliwice, komenda odsyła chyba na stronę Związku, Polskiego Związku Szachowego, gdzie serwisy turniejowe są wymienione. Witam, Bartłomiej Turoboś. Dobra, startujemy. Za niecałe 2 minuty. Mam 49, już 50 numer, więc tak, mam niższy. Po południu zaczynałem z rankingiem 2837. Niestety gram jak totalny osioł i straciłem bardzo dużo na rankingu. Cieszę się, Radek Wieczorek, że widzimy się na symultanie. Witam, pan Andrzej 144. Dobra, no te 7 punktów będę zadowolony. Będę mógł z czystym sumieniem pójść spać. Na Blica trzeba zapisać się wcześniej. Zapisy są 7 do 7 grudnia.
Potem to już tylko, wiecie, po znajomości będzie można się pojedyncze osoby dopisywać. Ale generalnie zapisać się trzeba do 7 grudnia. To jest deadline. Ponieważ w sobotę na przykład będzie tak, że kojarzenia będą już zrobione w piątek wieczorem. Więc już nie będzie możliwości zapisywania się w sobotę przed turniejem. Będą kojarzenia zrobione, każdy już będzie wiedział w piątek, gdzie gra i tak dalej. I przychodzi od razu i gra w szachy. Nie będzie, wiecie, zmian żadnych. Także miejcie to na uwadze. O, Giema dostałem w pierwszej rundzie. Niby biały mi, ale Giema? No come on. Dzięki Solkon Valis za podarowanie 5 pakietów wspierania Polskiego Związku Szachowego. Dzięki wielkie. Cieszę się bardzo. Dobra. Gramy tak. On zagra tak. A może zagrać tak i hetmana schować na D1. Co powinno być dobrą opcją. I teraz będę mógł podrywać tego tu. A tym mogę przejść tu. A on podstawił figurę tu. Co za ziomek. I po partii, drodzy widzowie. Ledwo co się zaczęło, jeszcze... nie wiem, poszliście po piwo, po otwieracz do piwa. Popcorn się dopiero zrobił w mikrofali. A tutaj już po partii, drodzy widzowie. Kciuki w górę. Jest pierwszy punkt. Po południu było 0 z 1, więc... Dobra, tutaj już była przewaga w pozycji plus 0,80. No podstawił, nie wiem kto to jest w ogóle. A przegrałem z nim dwie pa... A, Dimitri Gurewicz. No Dimitri Gurewicz, on chyba kiedyś grał też pod flagą belgijską, jeżeli się nie mylę. Ale on już ma trochę lat, nie? Ale dwie partie z nim przegrałem. Zobaczmy. Procent dokładności będę miał dobry, mam nadzieję. 98. O, widzicie? No bo mało ruchów oczywiście. Żadnej niedokładności nawet nie zrobiłem w partii. 98,3. Jeżeli i tak ma zostać cały turniej, to wtedy wygram. To wtedy wygram, drodzy widzowie. Dzięki Burciej za sprezentowanie 10 subskrypcji poziomu pierwszego na Twitchu. Bardzo dziękuję, Burciej, żeście się znowu odpalili. Cieszę się bardzo. Po południu było tak spokojnie, czasami się nawet przysypiało, a tutaj taka niespodzianka i na YouTubie, i na Twitchu. Więc dzięki jeszcze raz wielkie Solkon Valis oraz Burciej za pakiety wspierania. 711 osób ogląda na YouTubie. Czy to jest dobry znak, drodzy widzowie, czy zły? Mam nadzieję, że dobry, że jutro jednak zremisujemy z Argentyną. Z kim my potem gramy? Z którą my grupą gramy? Która grupa gra... wcześniej. Z kim my tam gramy na krzyż, drodzy widzowie? Otóż... co? Francja? Aha. Okej. Jak wyjdziemy z drugiego, to Francja. Chciałem zobaczyć. Chciałem zobaczyć ten mecz z Francją. O, dla Turcji też grał Gurewicz. Tak, dokładnie. No dobra, no to jednak warto by było zremisować z Argentyną w sumie. Jak zremisujemy z Argentyną, to prawie na pewno będziemy na pierwszym miejscu. To jednak jest ważne, żeby nie przegrać jutro. Ojejku, to jest mega ważne. Albo mam do was pytanie, drodzy widzowie. Jeżeli macie taką opcję, że okej, przegrywamy, zajmujemy drugie miejsce w grupie, awansujemy, tylko że z drugiego miejsca i trafiamy na Francję i to mamy na 90%. Albo bierzemy, że na
50% tylko awansujemy, ale jeżeli awansujemy, to z pierwszego miejsca. Co wybieramy? Nie, dobra, 50 to nie. No powiedzmy na 60% awansujemy, ale z pierwszego miejsca. Co wtedy wybieramy? Pierwsza opcja? Ale z Francją to wiecie, co będzie. Chociaż kurczę, jakbyśmy zrobili... No nie no, w sumie nie wiem. Z drugiego, tak? I chyba matematycznie się opłaca z drugiego bardziej. Bo mamy większe szanse tu, tam mamy niby... Ale tam mamy drastycznie mniejsze, nie? No bo z jakąś Danią, czy tam w ogóle Australią, to już w ogóle jest... Nie no, 50% to tak. Jeżeli byłoby 50% alternatywą, to trzeba brać 90. Ale jeżeli mamy 60%, to chyba 60 może być już lepsze. Jako wartość oczekiwana potem. Nie? No dobra, nie mówię, że Dania jest beznadziejna, ale Francja jest dużo lepsza od Danii. Dania ma też chyba, chociaż... No nie wiem. Ja bym brał chyba 60. jakby to nie brzmiało nawet. Jakkolwiek by to źle nie brzmiało. Dobra, nie rozgrzałem się, nie? Wiecie, ja zawsze będę marudził. Co by się nie stało w pierwszej rundzie. Dobra. Zaraz kolejna partia. Nie, jeszcze grają. No celem jest awans grupy, no to też taka prawda, no że, bo gdybyśmy znowu nie awansowali, to już by było smutno. Matematycznie daje z drugiego punktu widzenia 90 i Francja. No coś w tym jest, Silicon Valley, no. Że jednak chyba trzeba brać ten awans. Magnus gra. I Hikary. To się zapisali w ostatniej chwili. Ej. Kurczę, mam taki ranking beznadziejny, że z nimi nie zagram. Punktów przede wszystkim mi zabraknie. Dobra, to teraz mam motywację, żeby w drugiej rundzie wygrać. Bo jak w drugiej bym wygrał... Jakbym w drugiej wygrał... A, to i tak... No nie, to mam szansę. Mam... Raczej nie. Raczej zagram z kimś o niższym rankiem. Dobra, najpierw trzeba wygrać. Ale obsada. Kurczę, flak. Carlsen, Nakamura, Firuzja, Caruana. Czajcie? Rajabów. Nie, to niestety nie jest lista turniaju w Gliwicach. Ale w Gliwicach jest prawie równie atrakcyjna. Tak, no muszę teraz wygrać i liczyć, że w trzeciej zagram w którymś z nich, ale nie zagram. Mam za niski ranking. Gdybym miał ranking z popołudnia 2837, to miałbym realne szanse. Czemu to tyle trwa? Czemu jeszcze tyle partii jest? To niemożliwe. Nie wiem, czy oni jakoś się zgadują. Może się zgadują, bo Hikaru nie mógł grać wcześniej, bo w Indiach trwał ten, a w ogóle w Indiach to on ma teraz tam przecież 2:30 w nocy. Witam Lakoszy. No, gdyby Janek wiedział, może by zagrał. Napiszę mu, żeby go wkurzyć. Hikary zrobił tylko pół z trzech? A to w ogóle nie patrzyłem na wyniki. A, Hikaru gra bez streama. Okej. Okay. No, czyli próbuje odreagować chyba słaby start, tak? Witam Tomasz NN oraz Paweł Szulczewski.
Wszystkich witam, co teraz przyłączają. Kogo obstawiam, że wygra? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Wygra Sarana. Ale kurczę zawodników. 13 z rankingiem ponad 3000. Ale co z tą partią? Nie tu. Jeszcze grają, tak? Przez to, że tak szybko wygrałem? Okej. Dobra, trzeba wygrać. Ale już widzę po moim przeciwniku, że nie mam szans na ani Magnusa, ani nikogo takiego w trzeciej rundzie. Teraz gram zbyt niskim rankingiem. Dobra, ale wygrać i tak trzeba. Full focus. Będzie miał trupa na F3, jak tak zagra. Koń C5 miałem zagrać, a nie goniec C5. Już zbambuclowałem oczywiście. Tego nie widział, że skoczek tutaj zmierza. A jak zagra B3, to na A3 będzie miał słabość. Zresztą po B3 chyba gram od razu koniem na C5. Tutaj ma takiego trupa, nie? To jest ważne. Żeby tego gońca nie uaktywnił. No właśnie, i tutaj ma dużo słabości. Co? Co, tu chce grać? Nie. Aha, tam. Dobra, króla podprowadzamy. Czy może już jakieś konkretne rozwiązania to są? Nie ma. Dobra. Królika trzeba podprowadzić. No i co? Tu? Okej, to pole chcę pokryć. Spoko. B4 mu, a B4 to luz. Dobra, ma jedną aktywną figurę, a ja mam jedną pasywną, więc wymieńmy je. Tylko nie mam jak robić progresu w tej pozycji niestety. To jest minus. O. Seriously? Co i potem wieża C2 i C4, tak? Nie powinno być dobre z jakiegoś powodu. A może jest. Wieża C2, tak? Dobra, nie może C4, bo na końcu jest wieża A3, koń C4, szach. Taktyka. Nie może C4, to ważne. To było ważne. Kurczę, koń A5 chyba nie doceniłem. O, szlak. O, nie zagrał, to dobrze. Dobra. Aj, zagrał takie coś. Hmm.
Muszę sobie otworzyć jakąś linię dla wieży, żeby go tam z tyłu posmyrać. Skoczkiem tu przejdźmy, żeby wymusić ruchy tych pionków, żeby właśnie coś tutaj ożywić w pozycji. Jednocześnie on jest przykuty do tego piona swoim skoczkiem. G5 chce grać? Kurczę, G5 nie takie głupie niestety. Bo on mi na linię H wejdzie albo na F6, no zwojga. Trochę tego nie doceniłem. Oj, to skiepściłem to. Dość potężnie to skiepściłem. No i co? Ja pierdzielę. Bez sensu. Wieża F6 ma. A, wieża F6, wieża D6. Dobra, może nie bez sensu. Nie miałem tego wymieniać. Źle zagrałem. Co ja koń D8 podstawiłem? Co ja zrobiłem? Nie. No i konia 7 ma na końcu. Nie, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem, no? Jest, to już był remis. Jejku, ale to grałem źle. Król C2 tu miał grać, ale zgłupiał, bo zagrałem królem na A3. O jejku, widzowie. Dobrze, jejku, już tam na ułamkach sekund robiłem ruchy. Apeluję o kciuki w górę, drodzy widzowie, wbijamy 300. Jejku.
Tak, macie nadzieję, że piłkarze będą grali jak ja? No tak, czyli kompletnie bez sensu, na pałę, ale że może się uda. No w sumie coś w tym jest. No tu nie będzie czasu na analizę, drodzy widzowie. Fatalna dokładność. W ogóle wieża F8 tragiczne, bo co? Co miałem zagrać? Aha, D5 miałem, ja pierdzielę. Zaraz, żeby... Aha, partia. Dawać go! Dawać tutaj juniora. Jedziemy z sinkiem. Dobra, D4, D5 i co? Pokaż. Pokaż coś tutaj. H6. C6. Jedziemy tu z ziomkiem. Tra la 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 la. Dobra. Szum. Dobra. Szum. Znacie taką piosenkę? Tra la 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 la. A my tak łatwo palni, tak śmiesznie mali. Dobra, nie wiem co mi bije. Tu. B4. Tu. A4. To tu. No grasz stary, bo zasnąć można. No nie no, widzowie. On gra czy nie gra? Dobra, E5. Czemu zagrał tu? Co, chce tu i tu przejść? Chyba tak. Chyba taki ma plan. Chce przejść na B3 i na A5 i mnie tutaj smyrać na tym pionku. Tra-la-la-la-la. No dobra, ale mam go totalnie... Wiecie gdzie. Aha, i goniec G3 zagra. Ale fancy mruchy, panie Firuszdża. Panie Firuszdżo, a co po goniec F6? Tu i konia A5. Okej. Oj, panie Firuszdżo. Dobra, tu graj sobie to koń A5, bo widzę, że napalony jak szczerbaty na suchary. Dobra, tutaj... Koń F8 tak chciałem grać. Koń G4 to nie powinien być dobry ruch. No dobra. Tak. Kurczę, koleś gra wolno, a ma 40 sekund więcej ode mnie. Co to oznacza, drodzy widzowie? Czy czas na pewno jest liniowy? Mam tutaj spore wątpliwości co do tego. Liniowość czasu poddaje tutaj wątpliwość niniejszym. A, bo nie mogę tutaj wieża E7 zagrać. Dobra, szybciej muszę grać. Kurczę, my jesteśmy... Aha. I on potem A4 zagra. Aha. Dobra. Aha. Ale mam mało czasu. Za dużo gadam? Nie wiem, o czym mówicie. A my tak łatwo pali. Co, F4 chce grać? Nie. F4, F5? Nie. A może chcieć grać F4, F5 niestety. Tu. Ale F4 to tam. Tu. Kurczę, mogę konia nie złożyć przestawić na F6. Dobra, ważne, że myśli. Podoba mi się, jak piszecie. Czas bambuclu. Ale pojechał na mnie. Nie, ale to nie może być dobre. Come on. A może jakoś poświęcę? Ja lubię święcić. No dobra.
Nie no. Aha, nie, cwega, no dobra, czu. O co chodzi w tym poświęceniu? Ja nie kumam. No biorę piona. Wiem, że to pion beznadziejny, ale pion beznadziejny to jest w dalszym ciągu. A tu jest ok w miarę. W miarę. Ruch, 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 ruch. Bez sensu. Co? O tu? Może psim swędem tu się jeszcze bronię. Jest! 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 Tak jest! Tak jest! Ale to był defense! Defense, defense, defense! Tak! Ta-ta-ra-la-la-la-la! Ta-ra-ra-ra! Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra! Oh yeah! Tak! Tak! Drodzy widzowie, dla takich chwil gra się w szachy! Drodzy widzowie, co to było? Oj. Poczekajcie, jak to mawiał klasyk? Jak to mawiał klasyk, drodzy widzowie? I think that White is doing well, and from what I know, Paklesa is quite a good defender, mm-hmm. So he will probably win this. Ojejku! No teraz to kciuki w górę lawinowo muszą się posypać, drodzy widzowie. Ojejku, ale się trzęsę teraz cały. Trzęsę się na maksa.
czarnymi jeszcze? Dobra. Ojejku. Kurczę, flak. Chyba trochę za dużo gadałem. Mieliście takie wrażenie, że za dużo gadałem na początku partii. Dzięki Krista97 za dyszkę. No jak widzicie, nie miał Firuza za dużej dokładności, ale te błędy to już chyba na koniec mu wleciały. Patrzcie, tutaj, o, tutaj to F6 mówiłem, że to przesada. To była bardzo skomplikowana pozycja. I tu była równa pozycja, tu był dobry defense. Tu było ok. Wieża E4 było słabe. I on tu przegapił jakąś wygraną. Wieża G5 miał. Ojej, on nie zauważył wieża G5 i pobiciu hetman BE4. Taki banał. Żaden z nas tego nie zobaczył. B6 poważny błąd, ale dający kontrę. I patrzcie, tutaj cyk. I teraz hetman G4, duży blender. I po wieża B4 mam wygraną. Tak, i tu już jest koniec. Dzięki wielkie pianczak za 25 zł. Zapiskiem, jak ty mi Pakleza teraz zaimponowałeś. No i tutaj wystarczyło niczego nie podstawić. Zdjąć pionka na A5, który był jego ostatnią kontrą. I po prostu, no, dać mu tu mata praktycznie, nie? Dobra, widzowie, ja nie ochłonąłem, a tu mam grać z młodym, zdolnym ziutkiem. Ojejku. A Carlsen gra z Kamskim. Dzięki Fucha Keiro za suba. Bardzo dziękuję. Ojejku, ja nie mogę chłonąć, widzowie. Autentycznie. Ale emocje. Kurczę, flag. Nie jestem w stanie się skupić. Dzięki Pawecio za dyszkę i za gratulacje. Bardzo dziękuję. Goniec G6 nie może być dobre, no bez jaj. Oddanie tu Białopolaka? I don't think so, panie Pranaw. Nie powinno być to dobre. Może hetman B3 też nie było najlepsze. Tak po prawdzie. Wieża C8? Aha, tu. Dobra, tak zbijemy. Dzięki Błażej Wysiołek za dyszkę. Jak tu nie lubić szachów w takim momencie? Ojejku, widzowie, ja już jestem w tym turnieju uspełniony. Dobra, A6 zagra i B5. I hetman D1, koń C4. B3 wtedy? Dobra, powinno się zgadzać. Tu A6. Nie A6? Hetman B6 też może być, nie no, raczej A6, potem hetman B6 może. Teraz hetman B6. Czemu tak zagrał? Ach, chciał to B5 koniecznie zagrać. No nie wiem, czy to jest takie super dobre dla niego. Nie, no to nie może być dla niego dobre. A, może być. Może być, bo koń 4, koń C3 będzie chciał grać. Może ja to skipściłem teraz? Dobra, tu mu konia nie wpuśćmy. Ach.
Okej. Okay. Nie boję się, chyba. Wieża C6, ładny techniczny ruch. Nie może tu, bo tu. A nie może tu, bo tu. Jednocześnie czasami chcę tu. A teraz chcę tu. A my się tym nie przejmujemy za bardzo. Że on tam chce zagrać, chyba. Tu? Zaraz wróci tym koniem. Dobra, spróbujemy pojechać z typa. Co, pionka mogę wziąć? Jeszcze to nawet może dwa. Aha, że na G5 mi weźmie. Dobra, to oddam mu tam. Jadę po hecia. Co się będę patyczkować? O, dobrze zagrał. Kurde, źle zagrałem. Nie zrealizuję tego na tym czasie, widzowie. Biorę remis. Hetman i ten. Pewnie mam obiektywnie wygraną pozycję, ale na tym czasie prawie na pewno bym coś podstawił. A źle to zacząłem realizować. Ciężko to na 2 sekundach. Generalnie. Wiem, że miałem wygraną wcześniej, ale tutaj nie miałem chyba aż... Chociaż Hetman D4 może mogłem zagrać. No nie wiem. Mało czasu miałem. Zobaczmy. Kamski ogląda moją partię z Alirezą. Dobra, goniec D6. Tutaj mam przewagę. Ładnie. Plus 2. O, wieża C6. Dobra, nie było najlepsze, ale mi się podobało. Tu bardzo ładnie, bo mam otwartą linię. G4, G5. Super plan. Już mam plus 3,5. No i co, tu H4 jednak miał grać. No nie chciałem, żeby zagrał mi B4, nie wiedziałem, jak to realizować potem. No tak, a król, no tutaj widzicie, no takie decyzje mało optymalne podejmowałem. No i tu mam plus 3, no, no ale to takie, kurczę, na 3 sekundach plus 3. Zaraz, a co, zamiast dama do 8, co miałem grać na przykład? A6 po prostu. I jechać tutaj dalej, tak? Kurczę, no, gdybym widział A6, to nie był trudny ruch, bo nie może bić, bo szach i ściąga mu figurę.
On w sumie nie ma tutaj dużo szachów. Tu, to tu. No w sumie, gdybym widział A6, to bym grał, tak? Bo to jest już bardzo konkretny ruch. Ale A6 nie widziałem. A nie, mówię, nie było to trudne. Co to za ten shota dałeś, no name? A teraz jest czwarta partia, to jest czas w sumie na tego shota. Chwila. To zobaczymy. Nolius. And Alireza is completely lost. Guys, Pakleza is beating Alireza. Wow. Okay. Polish dudes, I congratulate you. It's a fantastic performance by your champion. Jaka zmiana podejścia w ogóle. A fantastic performance by your champion. Fantastic performance by your champion. No, but guys, this is bigger. This is bigger. Zmienił podejście. A co Magnus zrobił? Magnus wygrał, to na mnie nie trafi. Szkoda. Gdyby zremisował, byłaby szansa na niego trafić. Jestem waszym czempionem, to już oficjalne. Pamiętajcie, drodzy widzowie, też o komendzie Wykrzyknik Prime. Jak chcecie takiego bambucla jak ja wesprzeć za 0 zł, tyle by was to kosztowało, macie konto na Amazon Prime, to możecie to konto połączyć z Twitchem i kanał GM Pakleza wesprzeć właśnie obdarowując mnie tym Prime'em całym. Tak jak to Hikaru dobrze ujął. Bezos, zabieracie, wiecie, pieniążek z kieszeni Bezosa i wkładacie do kieszeni bambucla. To jest bardzo proste. I tak rodzi się przyjaźń. Tam, Wykrzyknik Prime jest. Może być nawet fonetycznie. Nie musi być fonetycznie, ale może być. Ojejku, widzowie, ale mi też ciężko się grało z tym dopiero. Dzięki wielkie, Akbos, za suba z Prima. I dzięki Matkit również za suba z Prima. Ciężko mi się grało początek partii, bo byłem jeszcze roztrzęsiony po tej wygranej z Firużu, wiecie? Centralnie mi się ręka telepała, nie mogłem się tak skupić w pełni, straciłem na to sporo czasu, na te pierwsze ruchy i to potem zapłaciłem za to, kurczę, wysoką cenę, niestety ten, no na finiszu, nie? Tych sekund mi zabrakło. Tak, komenda działa i na YouTubie, i na Twitchu. Dzięki Ibran Stream za suba z Prima. Jejku, widzowie. Ale tego już mi nikt nie zabierze. Wygrałem z Firużą czarnymi, mając 5 sekund na... Ile on tam miał? Minutę 30? Była taka sytuacja, że on miał chyba minutę 20. Coś tak. Minutę 20 miał praktycznie na bank, na moje 5 sekund. Było tak, nie, widzowie? Dzięki niemiłym obywatelu za 100 biców. Ej, możecie wbić na ten, na czat do Gaty i mu zaproponować mecz. Napiszcie, że charity stream jest. I krótki mecz, nie wiem, Bullet Blitz, jakaś taka formuła. Albo kaczko szachy. Cokolwiek mu tam zaproponujcie. Bany macie wszyscy. No to część z was nie ma bana, no. Dobra, że teraz jest wielka przyjaźń, ale nie można nic mu zaproponować, bo wszyscy mają bana. Dobre to jest.
No szkoda trochę, że kurczę nie docisnąłem. Zobaczyłbym to A6, to rzeczywiście kurczę tutaj A6 i on ma tylko, no dobra, ma tu szacha, tu i tu szacha, tak? I odchodzę na G2 już, a to zaraz. Wtedy jak tu zbiję? To o co chodzi? A nie, teraz gońcem tam pilnuję. Znowu nie może być, bo szach i tu. No ale to na tym czasie, w tym wieku już, drodzy widzowie, to nie do zrobienia. Skąd taka forma? Nie mam pojęcia. Nie wiem, po prostu... Ale to już kolejny raz, jak Magnus gra w turnieju, to ja jakoś tak gram lepiej, nie wiem. Chyba to jest ta motywacja, żeby z nim zagrać i tak dalej. Chyba o to chodzi. Nie wiem, no ale tak, tak jest. Jak Magnus gra w turnieju, to raz go wziąłem dodatkową wartościowością, innym razem on mnie dodatkową wartościowością wziął, ale miałem tyle samo punktów też co on. Więc wiecie... Zgodził się? No to super. Zgodził się na charity, tak? No dobra. To jeszcze go spytajcie. Wiecie kiedy jest, tak? Charytatywny. Startuję w piątek od 16 i do soboty 16 jestem ja. Więc jakąkolwiek godzinę niech poda. Ja się do niego dopasuję. Wiecie, mecz godzinkę by potrwał, czy coś takiego. Godzinkę, półtorej. Niech poda, ile płaci. Aha, i pamiętajcie o różni... Nie, ale on we Francji mieszka. To we Francji jest ten sam czas, co u nas, nie? Dobra, Abbasov Nidzat, czyli mój były kolega klubowy. Z zeszłego roku, z Gwiazdy Bydgoszcz. No nie. Bez kitu. Ja nie wiem, co tu się gra, no to jest najgorsze. Co, nie mogę tu lepiej grać? Nie, gram. Tu chcę królówkę umieścić, ziomek. H6 muszę zagrać prędzej czy później, tak? Koń H4 też może chcieć grać. Ale raczej nie. Teraz tutaj?
W najdziwniejszym momencie to zagrał. Konie E5. Tutaj. Kurczę, ja chyba z tych szachów nic nie rozumiem. Damę może tu przestawię, dama D3, dama G6. Powinno mieć to sens. Jak wymienię hetmanę, to jestem w domu. G4, G5 będzie próbował pewnie, prędzej czy później. Ale mnie kusi... Aha, nie, nie mogę tak. Lepszy czas. Bez kitu. Serio? No, on tu przesadza trochę. Trochę tu przesadza. Teraz on będzie chciał wymienić hetmany. Nie no, bez jaj. Co ty, synek, robisz? Co potem? Koleś sam przegrał tę partię. Generalnie nic tu nie musiałem robić. On próbował mnie atakować, ale nie miał podstaw ku temu. To Steinitz już mówił. No dobra, mówił co innego, ale co to było w ogóle? Tak. O, drodzy widzowie. Ale nie, no grał tragicznie, no. To naprawdę, on nie miał argumentów, żeby tam atakować, bo miał... Ojojku, 92,5%. Dobrze, widzowie. Co się dzieje w ogóle? Co się dzieje? Dobra, zagrałem to, bo... Okej, okay, to jest równa pozycja. Wyprowadzamy sobie figury, jest gites. E4 moim zdaniem, no, w dziwnym momencie zagrał. Ruchy bez znaczenia, tu raczej wieża E5, koń raczej tutaj miał iść.
Mam też otwartą linię, a goniec blokuje jego linię, a skoczek nie może gońca mi przegonić, bo te pola są kontrolowane przez moje pionki. B6, żeby już tutaj bronić, żeby hetman do tego piona nie był przykuty. I teraz chciałem tu hetmana właśnie przerzucić, no żeby już tutaj go smyrać. No i on tu wchodzi pod związania i on powinien zagrać wieża E3 jakieś, nie? G5 już przegrywa od razu, widzicie? Prawdopodobnie od razu wieża D4 miałem grać, a nie bić na G5. Tak, tu wieża D4 pewnie od razu, tak? Ta. I potem bić na G5. Potem na przykład bić na G5 i on nie może odbić. Ja tutaj zmaściłem, bo na to czyhałem. No i po wieża D4 jest koniec. Hetman nie ma gdzie odejść, grozi tutaj mat. Nie może wieżą się zasłonić, bo bije mu tę wieżę, on bije i wieża jest niebroniona, bo skoczek jest związany i po partii, nie? Więc w ogóle gdybym tutaj nie zrobił tego babola, że po G5 od razu miałem wieża D4, to bym miał dokładność tam 95%. Dobra. Magnusidło niestety ma komplet. Więc z Magnusidłem nie mogę zagrać. Z Badurem mogę zagrać. Mogę zagrać z Badurem. Jejku. No, widzowie, kciuki w górę, do 700 dobijamy. Co mi tam dawać? Cyk. Ale bardzo dużo kciuków dzisiaj daliście. Bardzo dziękuję za wszystkie kciuki. Za wszystkie suby i w ogóle wpłaty. Jest taki dobry flow. Więcej energii. Ale gram u niebo lepiej niż po południu. Jest niesamowite. O, wczoraj graliśmy bulety z nim non-stop. Przegrałem 17... Ile? 17 do 7? Dzięki XPik Pianok za suba z Prima. Bardzo dziękuję. Appreciated. Appreciated. Tu. A teraz hecie może zbić, tak? Niby. Może za wcześnie na C5 zbiłem. Kurczę, flag. Niedokładności z takimi ziomkami niestety... Nie powinny się zdarzać, bo... Dobra. Też był głupie chyba. Czyżby Zbigniew zaczynał robić totalnie losowe ruchy i totalnie głupie? Czy to jest ten moment w turnieju, kiedy po tym nastąpi do. Jest taka szansa. Mam lepszy czas. Szok i niedowierzanie. Dobra. Koń B3 chyba muszę grać, chociaż nie chciałem tego konia tu stawiać. To chyba muszę. Kuń B3. Bardzo nie chcę robić tego ruchu. Czy mogę zrobić coś innego? Mamo, nie chcę tego jeść. Mogę zjeść coś innego? Dobra, Zbigniewie, skup się. To jest poważny turniej. Poważni ludzie grają. Dobra, gram to kuń B3 i to była pierwsza myśl i zmarnowałem na to 50 sekund. Totalna bambuclowatość. Na spojrzenie czekam lub gest. Proszę Aisha, pokochaj mnie. No tak myślałem, że pójdzie na tę końcówkę.
bo te pionki wcale nie są słabe, bo mam słabość na A2. I w tym momencie myślałem, jak sobie liczyłem to, że na to pójdzie, że coś tu wymyślę. dobra. Tu. Czemu tym koniem w ogóle zagrałem? To jest zagadka. Kurczę, flag. No nie tym koniem w ogóle zagrałem. Czy ja totalnie zwariowałem? Bez sensu. I kolejne 37 sekund. Dzięki Adam Schmidt za 11 miesiąc wspierania kanału. No od razu do defensywy przeszedłem. Nie czuję komfortowo w defensywie. Nie no. Ale to jest innego rodzaju defensywa. Taka nieprzyjemna. Ale to jest pozycja prawdopodobnie jest równa, ale jest nieprzyjemna. A3 jak zagram? Nie no, w sumie jest równa. Jest chyba okej. Okay. Tylko żeby on tu mnie koń E5 zaraz, żeby jakieś nie zagrał. Albo zbije i koń E5. Wiecie, jakieś... Nie, koń E5 jest bez sensu. Nie, dobra, może tu jest lepiej niż myślałem. Ej, mam już lepszy czas, mimo dwóch takich turbo długich namysłów. She's sweet, she's beautiful. Dobra. Op, dobra. Dobra to jest zupa z bobra. Jeszcze lepsza z wieprza, taka sama z hipopotama. Gorsza z dorsza. Tra la 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 la. Dobra. Żyli popą. Teraz tu, tak? Żeby mi zbić na C1. Ale ja tam chyba na kontrę. Oj, chyba zagramy tam na kontrę. Że się nawet nie będzie spodziewał. A może nie gramy na kontrę? Kontry są przereklamowane. Aha, na czas może zagrajmy. Lepiej. O, tu nie mogę. Kurczę, ja chciałem na D4 iść. To skiepściłem. O, tu? To mi puszcza pole D5. Co? Aha, tu jeszcze miał. Tak jest!
tak jest! Jest tak, 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 tak! Ale technika tego zawodnika, drodzy widzowie! Jejku! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, drodzy widzowie? Co jest? Ja też nie wierzę, Kid Blame, ja też nie wierzę. Ojejku! Co się dzieje? Dzień wam bucla? Urodziłem wam dopiero w poniedziałek, drodzy widzowie. O! Jejku, ale jestem już tak padnięty, drodzy widzowie. To dopiero 6 partii, jeszcze 5 przede mną. Dobra, mam tyle co Magnus! Mam tyle co Magnus! Mogę z nim zagrać. Jest tylko 5 ziutków, co mają tyle punktów. Ale nie zagram z nim, no. On zagra, ja zagram z kimś. Nie zagram z nim. No, mam za niski ranking, żeby z nim zagrać, podejrzewam. Ale to jest szansa, żeby dostać Magnusa. Kciuki w górę, drodzy widzowie. Do 800 dobijamy. Jedziemy z tym. Może będzie 1000 na koniec. Ale teraz mam mało siły. Tyle nerwów, drodzy widzowie. Co się dzieje w ogóle? Magnus zagra z tym. Z Salemem. Dzięki wielkie. Aż Wagandy. Zasuba z Prima. Magnus zagra z Salemem, którego łoi zawsze. A ja zagram z jakimś Bluebaumem albo z Badurem. Z Bluebaumem coś czuję, zagram. Znaczy, pomogło mi w tej partii to, że on też chyba chciał wygrywać. I wiedziałem, że on obiektywnie nie miał... Nie miał opcji tutaj grać na wygraną chyba. 91%, spoko. I zaczął robić kiepskie ruchy. O, tutaj zrówna, nie? Kompletnie równa. No ale... A, no właśnie, H4 to już chciał za bardzo poddymić, nie? No, gram z Bluebaumem. To jest plus 1,5 dla białego w tej pozycji mniej więcej. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale będziemy ściemniać. Jak zwykle. To jest przegrywający warren dla czarnych w praktyce. No ale chyba niczego innego się pewnie nie spodziewaliście, widzowie. Wręcz pewnie czulibyście rozczarowanie, gdyby to wariant nie był przegrany dla czarnych. Już ja was znam. Ojejku, drodzy widzowie, ja cały czas jestem taki roztrzęsiony. Tutaj? To jest bardzo dziwny ruch. Nie wiem, o co mu chodzi, szczerze mówiąc. Masz inne figury, Ziutek. Rozwijaj. Rozwijaj inne figurki. Co ty chciałeś? Arcymistrzowi donate'a dać? Dzięki za donate'a, widzowie. Bardzo dziękuję. Chyba źle zagrałem. Też macie takie przeczucie, że źle zagrałem? Bo ja mam dość mocne przeczucie. Oj kurde, jeszcze bym podstawił. A może tam mogę podstawić? Bo to nie jest takie głupie. Dobra, tak zagrajmy. Dzięki kopa Fiuk za dyszkę.
Bardzo dziękuję za wpłatę. Appreciated. Ale mam kupę tutaj. Nie mam co grać. F5 może zagram. Fuj, F5 wygląda tragicznie. A, ale tu ustawiłem dno. Na F5 był beznadziejny. A. Tu już stoję w totalnym dnie. Widzę te wasze... Dobra! Po co ja to w ogóle zagrałem? C2. Że B5 ma na samym końcu. Ja pierdziele. Przegrałem. Przegrałem, za mało czasu też to zostawiłem. Jak już tam jakieś cienie cieniów może bym miał, to za mało czasu. Nie, zagrałem. Kurczę, miałem dobre z nim pozycje po D4, D5 dwa razy z rzędu w Title Tuesday. Nie wiem czemu nie postanowiłem grać D6. A w pewnym momencie, no na końcu coś tam dziwnie pograł. Może dalej obiektywnie miał wygraną. Tu dokładność będzie tragiczna. A, miał 92% aż w takiej ostrej pozycji, to nieźle. Ja też nie miałem tak źle, myślałem, że będę miał poniżej 80%. No, to F5 było tragiczne. Zagrałem to F5 i się kapnąłem, że to tragedia, no. O, patrzcie, tutaj... O, tutaj w ogóle mogłem... Złą wieżą zagrałem, tak? Dlatego to bym nie roz... Aha, że A5 tu będę miał opcję. A5 i po A3 zbić i mam wieżę na trójce aktywną. Złą wieżą zagrałem. Ja myślałem, że muszę tą wieżę tutaj trzymać. No właśnie. I goniec D5. Może goniec D5, tak? Kurczę, jednak można. I co po biciu tu? Może tu nie ma paniki. Może tu mogę zrobić normalny ruch jakiś typu
Wieża A8 w sumie, potem tu odbić. No tak, ja tu spanikowałem. Tu jest już totalna przegrana. Nie, nic nie wypuścił, nie? Nie, nic nie wypuścił. Tak. Kurczę, to był ten moment. To co mówiłem w trakcie, nie? Że tu długo myślałem, liczyłem to goniec tu i po B5 się za bardzo boję czasami. Jakichś duchów, wiecie? Tam nic nie było. Tam by była normalna pozycja w miarę. Kurczę, i Magnus mi uciekł, no. Na pewno tam, gdzie było półtora dla białych, co mówiłem, to nie było 0,8 dla czarnych. Tam na pewno jest ponad 1 dla białych, to akurat wiem. Kamski zreportował już kogoś. Ten to jest niesamowite. Magnus oczywiście co? Z Salemem wygrał, nie? On z Salemem ma jakiś... On wygrywa z nim średnio, nie wiem, 6 do 1. Tak mi się wydaje. Berda, a co pisałeś? Aha. Zgadza się chętnie, ale będzie potrzebował pomocy ze strony techniczną. Podstawienie linków, komend i tak dalej. Może przejść na godzinę, 2 godziny, pyta o format. No to możemy zagrać różne odmiany szachów, ja proponuję. Możemy zagrać w 3 szachy, król wzgórza, kaczko szachy, inne rzeczy. Takie na luzie. Jakieś blice, raczej bez buletów. Bo on za wolny na bulety. I godzinę niech on wybierze. No, Janek pisze, że zapomniał o Title Tuesday. Jeszcze jedna runda i przerwa. Ja potrzebuję tej przerwy, bo już, drodzy widzowie... A, minus godzina jest, tak? No to niech on mówi o jego czasie. O jego czasie w francuskim. Patrzcie, mam prawie równe rankingi, ale on zaczynał turniej z rankingiem prawie pewnie 2900. Dobra. No nie, nie mówcie, że London. Co to jest? Chyba bez sensu zagrałem. Chyba zagrałem bez sensu. Dobra, jedziemy na wariata.
No, wieża A5 ma. Oj, to podstawiłem wieżę A5. A zaraz, jeszcze może... Może jeszcze nie jest źle. Może D3 teraz? A, to może mogę koń C5, ale mogę też oddać jakość. Aha, tylko że on nie zbije mi na D5, tylko na F8 od razu. Chyba nic tu nie mam. Przesadziłem chyba z tym poświęceniem. Na C3 w ogóle. A i koń B5 chce grać. Oj, to tego nie doceniłem, szczerze mówiąc. To nie wygląda dobrze. To nie wygląda dobrze, niestety, widzowie. To wygląda wręcz źle. Dobrze gra tę fazę partii, ziomek. Albo ja gram źle, albo jedno i drugie. Mam przerżnięte, no. Koń B5 jakieś ma. To podstawił na pewno. Wieża B5 ma i wieża B7. D2. Okej, to się zgadza wszystko. H3 zagrał od ręki, tak jak to on by miał parę sekund. Koń D4 podstawiłem, jakim ja jestem kretynem. Aha, jeszcze na czas przegrałem, no dobra. Zawiesiłem się, no tutaj jeszcze nie jest źle, tutaj mogę grać cokolwiek, król D7. Tu dalej mogę mieć wygraną w ogóle. A. Zawiesiłem się niestety. Siły już nie mam, widzowie. Kondycyjnie nie wyrabiam. Dama B6 było głupotą. H5 w ogóle. O, to było dobre. Co tu miałem grać niby? Co? Co tu niby mam? Nie mówcie, że goniec C7 mam. Ja pierdzielę, no przecież. I potem szach tu. Nie szach tu. Szach tu i hetman H6. Ojejku. Ja czegoś takiego nie widziałem. A tutaj też miałem hetmany zachować. Po co ja wymieniłem hetmany? Tu i koń G4 cały czas by groziło. Nie, no, zagrałem fatalną partię po prostu. Tu mam totalnie przegraną. Jak on mi już tu dał szansę i nagle mam wygraną. A, no wieża C6 podstawiłem od razu, nie? Tu mogę cokolwiek zagrać. Pewnie mogę nawet zbić tu piona.
No i tutaj mam minus jeden i przegrałem na czas. Pięknie. Dobra, to mogę zagadać do Gaty, tylko gdzie mam do niego zagadać? Na jakimś komunikatorze muszę wiedzieć, na którym. Widzowie. To prawda, no, Jamero, że emocje mnie zjadły po tych wygranych. To prawda. Nie no, już zawiasa złapałem. Już jestem wyczerpany, serio. List wyślij. Nie no, na streama mi się nie chce tam wbijać teraz i obgadywać. Na spokojnie to trzeba ugadać. Jakiegoś maila, albo Discord, WhatsApp, Messenger, cokolwiek, widzowie. Ogarnijcie temat. Szkoda tych dwóch porażek, no. Szkoda. O ile zblubałem, to było raczej do jednej bramki, no to tutaj... Tutaj mogłem zrobić lepszy wynik. No to nie był jakiś świetny zawodnik, z którym nie miałem szans. Mogłem mieć 6,5. No trudno. Ale mówię, już autentycznie jestem padnięty. Tak jak Łukasz pisze. Za dużo gadam, za mało gram i to męczy. A początek turnieju już czas był, adrenalina teraz odpłynęła i jest dół. To prawda, no. Dobra, jeszcze 3 rundy, drodzy widzowie. Zróbmy przynajmniej te 7 punktów, żeby teraz już nie było takiego totalnego spadku. O, Hikari jeszcze gra. Z Bluebaumem. A, to po co to Bluebaum jeszcze gra? Bluebaum się posypał. No to 7 z 8 ma milion ludzi. Boguś, Magnus, Hikari, Bortnik. Tu jest jakiś ziomek z przypadku. A poza tym to nie ma przypadkowych ludzi. A ja mogłem być gdzieś tu. No ale trudno. Trzeba się teraz skupić i po dwóch porażkach zagrać dobrą partię. Co nie będzie łatwe. Przypominam, drodzy widzowie, o turnieju. Festiwal w Gliwicach organizuje mój pierwszy w życiu. Zapraszam wszystkich. Tutaj macie plakat. Można pisać na maila. Można też pisać komendę wykrzyknik Gliwice na czacie. I tam macie szczegóły tych turniejów. Będzie afterparty w sobotę w hotelu Royal w Gliwicach. Także można zagrać w szachy szybkie. Można zagrać w szachy błyskawiczne. W symultanie z Moniką Soćko. Na symultanę ze mną już nie ma miejsc. Także zapraszam wszystkich. Zapisy za kilka dni się kończą. Listy będą zamykane. Żeby potem nie było bałaganu. Żeby nie było, że nie ostrzegałem. Także mam nadzieję, że szczęściu, znaczy na pewno szczęściu z was widzę się w Gliwicach. Bo wiem, że już dużo osób się zapisało. Także wiecie. Ludzie przyjeżdżają z Bydgoszczy, z Białegostoku, z Lublina, z Elbląga, z Gdańska, z Wielkiej Brytanii przylatują na turniej. Więc wiecie. I będzie mnóstwo ludzi, którzy zagrają swój pierwszy turniej w życiu. Także ja wiem, że niektórzy się krępują. O, tutaj nigdy nie grałem, stres. Dużo ludzi zagra pierwszy turniej w życiu, nie ma co się bać. Zresztą wiecie, zagracie raz i wam się mega spodoba, zobaczycie. Będziecie potem jeździć częściej. Czy corocznie będę organizował? Nie wiem. Jeżeli ta edycja wyjdzie fajnie, a moim zdaniem wyjdzie, to czemu nie? W sumie fajne, że i turniej 9 arcymistrzów jest... w MBF Group Open, w Chromie PESEL.pl Open jest na razie 7 arcymistrzów, ale też spoko, więc są arcymistrzowie, mistrzowie międzynarodowi, ale też są amatorzy totalni i młodzi zawodnicy. Turnieje dziecięce też są do 6, 8, 10, 12 lat. To prawda, łatwo przyjechać Pendolino. Już będzie otwarte nowe centrum przesiadkowe w Gliwicach wtedy, Patryk? Nie, no już tak szybko otwierają? Chyba za rok, w sensie, tak? Będzie otwarte, chyba nie teraz.
na turnieju w Openie C, głównym turnieju zbycholudowy kubek będzie dla każdego z dedykacją ode mnie na pamiątkę turnieju. Kawka, herbatka. W sumie Marancello powinien przyjechać, bo będzie na miejscu od Mokate kawka, herbatka dla każdego za darmo serwowana. Świeżutka. Więc wiecie, w sobotę, w niedzielę po after party na pewno kawka będzie miała dużo większe zapotrzebowanie będzie na kawkę. Oczywiście będzie broda w Gliwicach również na after party. Ściągnąłem brodę z Paulinką. Będzie Artur Jakubiec. Będzie Tecla Fito. Damian Lewtak będzie również. Będzie dobra ekipa. Badura nie będzie chyba. Przynajmniej nic mi nie pisał, żeby miał być. I nie widziałem go też na liście Mistrzostw Europy, bo to jedyny sens by był, gdyby był na Mistrzostwach Europy i gdyby przyjechał po prostu 5 dni wcześniej, nie? Ale chyba go nie widziałem na liście. Także pamiętajcie, wykrzyknik, Gliwice, drodzy widzowie. Można się zapisywać. La, la, la. Czy będzie Paweł Zaskalski? No nie wiem. Paweł ma trochę daleko. Mogę go spytać z quizem. Już chcę grać kolejną partię. Każda tutaj minuta oczekiwania dla mnie to jest wysiłek. Chcę już grać. Kurczę, ale szkoda tej partii. No, dał mi taką szansę. No ale trudno. A znowu grałem czarnymi, tak? Bo grałem z Blubałem czarnymi, teraz czarnymi. Jakoś Czeską mnie dzisiaj nie lubi z tym czarnym kolorem. Znowu już piątą partię, tak? Grałem czarnymi na 8. Po południu miałem 7 czarnych i 4 białe w turnieju. Teraz mam na razie 5 czarnych i 3 białe. Jaka jest szansa na podstawkę podczas symultany? No jeżeli ktoś poddymi pozycję, to jest szansa na podstawkę. Zdarza mi się podstawić. Prawdopodobnie będzie niemiłym obywatelu. Jest taka szansa. No, co z tą rundą? Kto to jest? Nie ma napisane, kto to jest. To niedobrze. Nie powinno tak być. Nie powinno być tak, że wiecie, nie jest napisane, kto to jest. Co ja gram? Źle zagrałem. Tego konia mu na F6 daję ustawić. Kim jest tym głąbem? Niestety, teraz to już gra inny Zbyszek.
W ogóle pionki, dzięki którym ja zdobywałem przestrzeń, spokojnie wymieniłem, bo mi się przewidziało coś. Totalny nonsens, no. Nie wiem, jestem głąbem. Świetnie. A, mógłbym bić i Hetman E2 zagrać. Co ja robię? Przecież mógłbym bić na F6 i Hetman E2 zagrać jak człowiek. Hetman E3 mógłbym zagrać. Bić i Hetman E3 zagrać. Jejku, jakim jestem osłem. To się nie dzieje.
po bardzo niedokładnej grze zwyciężam, drodzy widzowie. To była bardzo ważna partia, bo zagrałem dwie partie słabo i teraz też nie najlepiej. Nie miałem kontroli, miałem gorszy czas i wygrałem, dlatego bardzo się cieszę. No ja zagrałem dobrej partii. To na pewno. To nie ukrywam. Nie będę twierdził, że było inaczej. Ale udało się wycisnąć. No 84%, tak jak mówiłem właśnie. No to była głupota. No patrzcie, tutaj mam plus 1, tak? No, i nagle robię coś takiego. Tu pionkiem w ogóle miał bić oczywiście, żeby konie w 4 zostawić i gońca tu strzelającego. Bicie gońcem było niedokładne. No dobra, tu nie jest tak źle. Jakąś tam przewagę mam, tylko teraz... No dobrze zagrałem konie w 2. Koń G4 nie było dobre, bo nie zauważył konie 5 na końcu. Ta końcówka jest przegrana, ale o, tutaj miałem zagrać inaczej. Najpierw H5, żeby nie miał tego G6. O, ale H5 to taki ruch... No tak, bo tego pionka nigdy się nie dobierze, bo koń D6 mam. Chodziło o to, żeby tego króla mu tu zostawić. Fatalnego. Ha. A patrzcie, nawet to jest dobre, bo po H5, jakby zagrał tu, to mogę tu. I on nie może bić, bo wieża tu, grozi mat, musi G6 i bije mu na G6, nie może bić, bo koń E5 i bije mu na C4. O kurczę. Dobrze, że... dobrze, że ten... się kapnął. O, i gram białymi znowu, to dobrze. Wiem, że ten koń może prędko nie wrócić do gry, ale chyba musiałem tak zagrać. A może nie musiałem. Może nie musiałem tak grać. Którym pionkiem tu zbić teraz? A tu zbił w ogóle. Czy tu zagrał? Nie wiem, czy nie może dwa razy wziąć na D4. Chyba mógł. Chyba mógł bić. Klasycznie. Mógł bić. Na pewno mógł bić na D4. I na B2 i na A3 by poleciało, jego gońce by się rozegrały. Widziałem to wcześniej i zapomniałem o tym. No. Pytanie, czy to ma sens. Tu i teraz znowu mi tu weźmie. Niestety te kombinacje cały czas wiszą nad moją głową. Nie bardzo mam co z tym zrobić. Fatalnie gram tę partię. Dobra, niech bije na D4, coś się zacznie dziać. A tak to będę ginić w tej pozycji. I nic z tego nie będzie wynikało. Takie praktyczne podejście do tematu. Pewnie od razu przegrywam, ale... No, prawie na pewno od razu przegrywam.
A jeszcze może nie przegrywam. Trochę się wykaraskałem tymi figurami. Moje skoczki nawet ładnie stoją. To nie wiem, po co było zagrane. Jeszcze jakby z tym zawalczyć. Ten goniec jest fatalny, niestety. Dobra, to zagrajmy tak. I tak mi będzie naciskał na tamtego piona. I A5. No i przynajmniej ten pionek... Aha, tutaj, tak? Tego to nie widziałem. Znaczy widziałem, ale nie doceniłem, o tak. O, szlak. To jest niestety dobre. Nie ma... Wygrałem jak 8. No G3 mi wisi. Co ja robię, no? Biję na G3 po partii. Czemu nie wziął? No, tak też może sobie grać. Koń fatalny. Zaraz mi zdejmie tego konia. C3 ma taki wkurzający ruch. G3 też mogłem zagrać. Teraz zagram. Bicie na C2 najłatwiej wygrywa. No. Koniec partii. Słabo, słabo zagrałem partię. Całą partię zagrałem słabo. On też w pewnym momencie mnie wypuścił. No jakoś tak bez weny gram. No, gram coraz gorzej. No i tutaj mógł bić, no właśnie, tutaj mógł bić na D4. Tu już na pewno mógł bić. No i tu jest równa pozycja nagle, widzicie? Koń E4 to błąd? Seriously? Wieża G7 zagrał ładny ruch, kontrolując to pole i wie, że tutaj chce przerzucić. A5, no to już nie wiem, co trzeba było grać. Koń C3 od razu, tak? Nie, koń C3 jeszcze, nie, szach. Co? Po tym tu? Patrzyłem na to. Aha, i tu bić, tak? Tu już przegrana, no. No, ten szach jeszcze z czapy. To trzeba było od razu grać koń G2, koń F4 pewnie. A wieża G2 po prostu. No nic, słabą partię zagrałem, widzowie. Nie znamy e-maila? Dobra, to napiszę do niego na Facebooku albo ten, na e-mail. To na Facebooku do niego się odezwę, spoko. No dobra, to spoko. To Rudy potwierdził, że będzie coachowany na streamie w piątek. Również mecz z Gato Kamskim będzie prawdopodobnie potwierdził, że jest zainteresowany. Jeszcze Badura spytam potem na Facebooku, czy nie zagra jakiegoś meczu pokazowego. No, no i spoko. Już będzie
prawie cały program domknięty, no. Nie wiem jeszcze, o której Rudy, Rudy ma mi dać znać. Witam, Adrian Kubica. Od euforii do załamania w krótkim czasie? Nie no, załamaniem bym tego Pawecio nie nazwał. Jestem zmęczony po prostu. Nie chodzi, gram słabo, bo jestem zmęczony, a nie, wiecie, nie jestem załamany dlatego, że przegrywam. Ja i tak nie zapomnę nigdy. Przynajmniej pierwszej połowy tego turnieju. Wygranej z Firo i w ogóle. Rudy? No ten, który się nie dostał. Ten Rudy. Więc Rudy się w końcu dostanie gdzieś. No jeszcze Żigalko na koniec. No come on. A jaka tam zażarta walka jest. O pierwsze miejsce, widzicie? Po 8,5 ma dużo ludzi. Rzadko się zdarza, żeby po 10 rundach nikt nawet nie miał... Znowu coś zmaściłem? Żeby nikt nie miał 9 nawet. Co ja robię? Muszę hetmanem bić na D5, no co za bzdura. Goniec B4 sobie wymyśliłem. Ale ze mnie bambucel. Możliwe. Rudy Paluszków nie dowiezie. Będziemy. On jest w... będzie w Warszawie. No, króla będzie mi teraz atakował. No to nie jest tajemnica. Mam przerąbane na królu na maksa. Daj pionka na E6. No pan tu ma hetman G4 jeszcze, to też bez sensu. Może bić i hetman G4 niestety. A jestem głupcem. Wszystko tu może grać. Tak, zagram. Jakiś goniec H6 może grać. Goniec H6 to było. Słabo zacząłem grać niestety. Szacha miałem mikady. Szach starszy. Tak, wygrałem dzisiaj z Firuzżą. Czytam Daniel obydwa czaty, ale dużo się dzieje na czatach i na szachownicy, więc nie ogarniam po prostu, wiesz? Samej szachownicy nie jestem w stanie ogarnąć dobrze, a co dopiero i dwa czaty i szachownicę. Czasami też widzę, co piszecie, ale jest to tak głupie, że nie ma sensu odpowiadać. Też takie przypadki są. Także tak was pocieszam. Jeżeli nie odpisuję, to nie dlatego, że was ignoruję, tylko możliwe, że dlatego, że to, co piszecie, jest głupie. Nie no, żartuję, widzowie. Tak sobie śmieszkuję. Mam nadzieję, że wiecie, że was uwielbiam. Będzie tu defense w końcówce bez piona. Easy. Easy peasy. Tu kurlem chcesz iść?
Pogońca tutaj przerzucić, wiecie? Będzie spoko. On chce G4 zagrać. Powinien to bić. I niestety zbił. A tu? Czemu tak zagrał? Na G4 mu wisi? Na A7 mi wisi, tak? Dobra. Co on kombinuje? Co on tu chce zrobić niby? Jest! Na to liczyłem, że nie zdążę zrobić ruchu. Zagrałem H5 i dał wieża C2, żeby od razu zagrać, żeby miał panikę, tak jak ja to mam. Często, więc jest zwycięstwo na koniec z żygalkiem. Dobrze, widzowie, zagrałem bardzo dobry turniej. Mimo tego spadku energii na koniec zdołałem jeszcze wklepać po przerwie te 2 punkty z 3 partii. Dużo skalpów dzisiaj zdjąłem. 37 oczek zarobionych na tym turnieju, więc 7,5 na tym dystansie, co miałem, i wygrana z Firuzą przede wszystkim i z Vincentem Kajmerem. Dlatego miał być 7,5, jest 7,5 prorok. Nie, no turnieju teraz dla was, widzowie, nie będzie, bo naprawdę padam na pysk, autentycznie nie ściemniam. Zobaczmy, jeszcze Magnus gra, może o zwycięstwo w turnieju. Pewnie to wygra. A patrzcie, tutaj Big Fish 1995, z nim tydzień temu wygrałem w Title Tuesday, a teraz możliwe on wygra cały turniej. Tak, już Magnus to wygra. Wierzę, F4 mógł nawet zagrać. No, to już podda. Więc chyba Magnus jednak będzie pierwszy. Tak, Magnus powinien być. Jeszcze poczekajmy na oficjalne wyniki, które miejsce zajmę. Może będę w pierwszej 20, chociaż tu jeszcze grają. To by było super, bo miałem 50 tam startowy jakoś. Jutro, drodzy widzowie, jest turniej dla was po meczu z Polską. Jest Arena Kings o 18. Kończy się ona o 20. Od razu się przełączamy na mecz. W sensie wy będziecie oglądać u siebie, ja u siebie. I będziemy tutaj wymieniać się poglądami na temat meczu. Nie wiem, jak wyjdzie takie studio, ale tak zrobię przynajmniej pierwszą połowę. Jak się okaże, że z lipa, to skończymy zabawę i tyle. Ale w ogóle moi przeciwnicy nawet nieźle sobie poradzili. Ten koleś
na 9 miejscu, z nim wygrałem. Z tym przegrałem, z tym wygrałem, z tym przegrałem. O, tutaj Paweł Jaracz zajął 26 miejsce. Paweł Jaracz również będzie na festiwalu w Gliwicach, drodzy widzowie. Jestem zadowolony, jestem tak zadowolony. Dawno nie byłem tak zadowolony z Title Tuesday jak dzisiaj. Chyba bardziej byłem zadowolony tylko jak te 8,5 robiłem i Magnusa wyprzedziłem. Tak historycznie to nie wiem, czy to nie jest drugi taki... Dobra, jeszcze kiedyś 8 robiłem rekord. To też byłem mega zadowolony, ale to jest top 3 moich Title Tuesday, moim zdaniem. Na priv, ale na tak, odpisuję. Na Instagramie Daniel Bonar mogę odpisać, więc no. Gdzie tam napiszesz, to tam raczej odpiszę, nie? Ojejku, widzowie, ale padam na pysk. Wyślę was do Kamskiego, co? Wysłać was do Gaty? Na koniec? Powiedzcie mu, że na Facebooku się odezwę. Magnus wygrał. Magnus wygrał. Zająłem 18 miejsce, drodzy widzowie, więc bardzo się cieszę. Oczywiście szkoda może straconych szans, ale no mimo wszystko wyprzedziłem kilku niezłych kozaków. Hansena, Kejmera i tak dalej. Firuża się chyba wycofał, tak podejrzewam. Jak przegrał z Bambuslem, to się nie dziwię, że się wycofał. Hikary, szósty. O, Gata był siódmy. Chyba 7 nagród jest, więc wziął chyba jeszcze nagrodę. Bortnik w ogóle się wdrapał tutaj na trzecie zielone miejsce. No nic, dzięki za dzisiaj, drodzy widzowie. Jutro 17:30 start streamu. Idę odpoczywać i potem spać. Tak, dzisiaj też grałem rzeczywiście dużo partii czarnymi, to prawda. Jestem mega zadowolony, drodzy widzowie. Mam nadzieję, że wam też się podobało. Dzięki za wszystkie suby, za wszystkie wpłaty. Naprawdę dzisiaj daliście czadu jak zwykle. Dobrze, że się dopasowałem tym poziomem gry do właśnie tego, co tutaj wyrobiliście również. Dlatego dzięki wielkie jeszcze raz i dobranoc. Do zobaczenia jutro.